No witam, witam, siemanko, witam wszystkich typerów. Słuchajcie, przed nami weekendowe typowanie, no bo ligowe hity. Polskie El Clasico, Der Klassiker, walka o mistrzostwo Anglii. No nieprawdopodobne będą rzeczy się działy w ten weekend. Jak w poprzednim odcinku, no wygrywa Łukasz Kułak, brawo Łuki. Trafiłeś idealnie, zwycięstwo Real Madrid 3-2 nad Interem i strzelca Benzema, a więc wygrywasz 50 zł zgodnie z umową. A my w poprzednim odcinku trafiamy właśnie Real Madrid, zakład bez remisu, trafiony. Chelsea, trafiony. Manchester United, no właśnie. To jest jakieś kurwa nieporozumienie. Jak można zrobić coś takiego? Niech mi ktoś to wytłumaczy, jak na poziomie Ligi Mistrzów, na poziomie Premier League, taki zespół jak Manchester United robi takie błędy w obronie. Coś niewybaczalnego, niewyobrażalnego. Nie wiem, jakim cudem oni stracili te dwie bramki. Absolutny hit. No dla mnie Solskjaer albo osoba odpowiedzialna za defensywę do zwolnienia. Zawodnicy, którzy dopuścili się tak karygodnego błędu, do wyjebania, no przepraszam, ale... Wypierdalać. No nie może na takim poziomie zdarzać się coś takiego. W tym odcinku oczywiście znowu, słuchajcie, kuponik bez podatku, mam nadzieję, że skorzystaliście chociaż z pierwszej i z drugiej propozycji poprzedniego odcinka i jesteście zarobieni. Lecimy z tematem, za chwilę konkursik. Łapka w górę, sub kanału i jedziemy dalej. O, LeBron! Lewandowski 3-0, lewy! Lionel Messi! Skąd za ale gol! Co za bramka! Co za bramka! Lecimy, ale przedtem oczywiście łapa w górę i subskrypcja kanału, jeśli tego nie robicie, na rozwój naszego projektu. Jest to warunek konieczny do brania udziału w następnym konkursie, a więc wytypujcie dokładny wynik spotkania Manchester City, Liverpool w komentarzu pod tym filmem i strzelca przynajmniej jednej bramki. Zwycięzca wygrywa znowu 50 zł od Betfana. Dlaczego od Betfana? Bo rejestrując się kodem B4W100 na Betfanie otrzymujecie zakład bez ryzyka aż do 600 zł. Wszystkie szczegóły, słuchajcie, znajdziecie na dole, klikacie sobie, czytacie i rejestrujecie się kodem B4W100 na Betfanie i dostajecie zakład bez ryzyka aż do 600 zł, a więc pierwszy zakład, jak wam nie wejdzie, zwracają wam do 100, drugi 200, trzeci 300 i 600 zł ląduje w waszej kieszeni. Możecie wypłacić, możecie grać dalej, możecie robić co chcemy. Czas na Der Klassiker, a więc mecz, który elektryzuje całe Niemcy i całe piłkarskie Europę, a w tym Polaków, ludaków, czyli nas, no bo oczywiście Robert Lewandowski znowu podejmuje swój były klub, czyli Borussię Dortmund. Zobaczcie na tabelę, bo jest to niezwykle ciekawa sytuacja. Tyle samo punktów, zarówno Bayern, jak i Borussia. Idealne proporcje, a więc ten mecz zadecyduje, kto będzie pierwszy, a kto będzie drugi w tabeli Bundesligi na szóstą kolejkę, bo przed nami szósta kolejka. Po pięciu kolejkach Robert Lewandowski, 10 bramek na koncie naszego Polaka rodaka. Nieprawdopodobna statystyka Roberta. Kolejny raz po pięciu spotkaniach w Bundesligi, 10 bramek. Wow, z kolei Erik Haaland, czyli ta nadzieja norweskiej piłki, niesamowity młodzieniec, no to będzie przyszła gwiazda. Już jest mała, młoda gwiazda piłki nożnej. 5 spotkań, 5 bramek, a więc też fantastyczne statystyki, a więc pojedynek nieprawdopodobnych napastników. Oczywiście trzymamy kciuki za Roberta. Jaki to może być mecz? No słuchajcie, biorąc pod uwagę ostatnie 10 spotkań pomiędzy tymi drużynami, no Bayern deklasuje Borussię Dortmund. Aż 7 razy zwycięża Bayern, 1 remis, 2 razy Borussia wygrała to spotkanie. Co może wydarzyć się w tym meczu? No ja liczę na dużo bramek, na pewno. Mam nadzieję, że padnie tu więcej niż 3. Jest duża szansa na to, ale mój typ na to, na ten mecz, to zakład bez remisu na Bayern. Dlaczego? Wydaje mi się, że Bayern znowu złapał ten luz. To coś, co niedawno jeszcze wydawało się niemożliwe po tak ciężkim sezonie, w którym wygrali wszystko, co mogli wygrać. Z kolei Borussia też coraz bardziej się napędza. Zobaczcie, jak ostatnio w Lidze Mistrzów sobie łatwo i przyjemnie poradzili. Wiadomo, przegrali ten pierwszy mecz z Lazio dosyć niespodziewanie, no ale ostatnio z Klub Brugge, no rozwalili ich bez żadnych problemów. Ale wydaje mi się, że Bayern to Bayern, ma patent na tą Borussię Dortmund. I wydaje mi się, że jeśli nie wygra, to na 100% nie przegra. Takie jest moje zdanie, a po takim kursiku zakład bez remisu ląduje do naszego kuponiku.
Dobra, czas na typ numer 2. Oczywiście gramy bez podatku, więc szukamy typu powyżej 1,35 i fantastyczny pojedynek. Manchester City Liverpool, a więc mistrz Anglii kontra wicemistrz Anglii. Niesamowite emocje czekają nas na Etihad Stadium. No i co można powiedzieć o formie obu zespołów? Wiemy, że po tej przegranej Liverpoolu 7-2 Aston Villa, kompromitacja Liverpoolu, oni się pozbierali do kupy i od tamtej pory nie przegrali żadnego spotkania. W Lidze Mistrzów idą na razie jak burza, zarówno jedni jak i drudzy, pokonując swoich rywali raz za razem. No ostatnio, słuchajcie, prawdziwa strzelnica, tak? Liverpool 0-5 nad Atalantą, Manchester City 3-0 nad Olympiakosem. Jaki to może być mecz? Kto wygra, kto przegra? Faworytem zdecydowanym jest oczywiście Manchester City, dlatego że zobaczcie na sytuację w tabeli. Liverpool jest pierwszy, a Manchester City, słuchajcie, jest dopiero 10. A więc no jest to na pewno niespodzianka, ale ma jeden mecz mniej. Co może wydarzyć się w tym spotkaniu? No ja, słuchajcie, idę, obie drużyny strzelą bramkę. Mam nadzieję, że będzie to otwarte spotkanie, mam nadzieję, że zobaczymy dużo fajnych akcji. No jesteśmy w Premier League, a oba zespoły, to co mają najfajniejszego, no to oczywiście niesamowity atak. Po jednej stronie fantastyczny Diogo Jota z Liverpoolu, a po drugiej młody Torres, który właśnie się powoli przebudza, a więc ten zastępca Sergio Aguero, który jest oczywiście kontuzjowany. Czy jeden i drugi strzelą bramkę, tego nie wiem, ale biorąc pod uwagę siłę ofensywną, jest przecież Sterling, De Bruyne. Po drugiej stronie Mané, Salah, Firmino, no niesamowity potencjał ofensywny obu zespołów, fantastyczni trenerzy Jurgen Klopp i Pep Guardiola, którzy niesamowicie się szanują, mam nadzieję, że będą szanowali też nasz typ i obie drużyny strzelą bramkę w tym spotkaniu. Pamiętajcie, że jest to konkursowy typ, a więc wytypujcie dokładnie wynik spotkania tego meczu Liverpool-Manchester City, strzelca przynajmniej jednej bramki w komentarzu pod tym filmem. Wygrywacie 5 dych. Lecimy dalej. No dobra i czas na ostatnie, na wisienkę na torcie, na truskawkę na torcie, słuchajcie. Polskie klasiko, Legia Warszawa podejmuje Lech Poznań na Łazienkowskie, a więc Lech Poznań, któremu wszyscy bijemy brawo za pierwsze 3 punkty w Lidze Europy. Fantastycznie trafiony typ też nasz, no bo Lech wygrał po kursie 2,45. Fantastyczne spotkanie ze Standardem, no ale co może wydarzyć się w Warszawie? Zobaczcie na tabelę. Legia trzecia, Lech 10. Niesamowita sytuacja, ale Ekstraklasa jest jak rzut monetą, a więc ciężko cokolwiek wytypować w tej lidze, no ale takiego meczu nie możemy odpuścić. Oczywiście faworytem jest Legia, ale biorąc pod uwagę tendencję wzrostową formy Lecha, który znakomicie radzi sobie w Europie, bo naprawdę te 3 mecze, każdy z nich był naprawdę na plus moim zdaniem w Lidze Europy. Z kolei Legia, no wiadomo, zmiana trenera, te błędy, oni powoli nabierają tego stylu Czesia Michniewicza. A jaki jest styl Czesia Michniewicza? Przede wszystkim mocno z tyłu i konterka. A więc klasyka polskiej piłki nożnej, tak typuje, tak gra Czesio Michniewicz i tak ustawia swoje zespoły Czesław Michniewicz. Z kolei Lech Poznań, no na pewno na tej fali wznoszącej, jedzie na Łazienkowską, będzie chciał pokazać, że nie tylko w Europie są mocni, ale że ich największy rywal zostanie pokonany na własnym stadionie. Co warto tutaj wytypować? Ja typuję poniżej 3,5 bramki po takim kursiku. Wydaje mi się, że Czesław Michniewicz mimo tak wielu absencji będzie właśnie chciał ustawić tak zespół, by nie stracić za dużo bramek, by kontrolować sytuację na własnym stadionie, mimo tego, że Lech oczywiście wraca po zwycięstwie w Lidze Europy, bo na pewno Legia ma coś ważnego do udowodnienia całej Polsce, bo jeśli pokonają Lecha, no to będzie, że wiecie, że oni w końcu idą w swoją dobrą stronę piłki nożnej w polskiej ekstraklasie. Lech w Lidze Polskiej nie najlepiej w ekstraklasie sobie radzi, ale moim zdaniem poniżej 3,5 bramki ląduje na naszego kuponiku. Taki może być ten mecz. Tak mi się wydaje, że nie będzie tu więcej niż 3 bramki. Tak prezentuje się kuponik. Zobaczcie, współczynnikiem 1,0. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, dodajecie te wszystkie typy do kuponu i potem klikacie sobie współczynnik 1,0. Gra bez podatku w promocjach na Betfanie. Gracie go w 100% bez podatku, jeszcze bez ryzyka. Bo 100 zł pierwszy zakład bez ryzyka, drugi 200, trzeci 300. Tak się prezentuje ten kuponik, tak się prezentuje, słuchajcie, ten odcinek. Serdecznie Wam dziękuję, zapraszam Was na grupę typerską Bet4Win tu na dole, na mojego Instagrama, na Instagrama Bet4Win, na fanpage Bet4Win. No i co, widzimy się w następnym odcinku, bo niedługo reprezentacje i proszę Was jeszcze o to łapę i suba i co? Trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie zielono. Elo!